Witam serdecznie. Długo czekaliśmy na zwycięstwo i to zwycięstwo przyszło w bardzo ważnym momencie i z bardzo dobrym zespołem. Źle weszliśmy w mecz, bo bodajże w drugiej minucie spotkania po stałym fragmencie gry straciliśmy bramkę. Doprowadziliśmy do remisu i uważam, że w drugiej części spotkania mieliśmy zdecydowaną przewagę. Mieliśmy bodajże 10 rzutów rożnych. Mieliśmy bardzo dwie dogodne sytuacje. Erik z paru metrów przestrzelił. Cóż, sezon jeszcze dla nas się nie zakończył. Mamy jeszcze w czwartek mecz pucharowy w Miedzi Legnica. Jedziemy podbudowani powalczyć o następną edycję pucharu. Dziękuję. No cóż, na pewno nie tak myśleliśmy, że zakończy się dla nas ta runda. Nieudane dwa spotkania u siebie, gdzie wcześniej punktowaliśmy regularnie. Teraz straciliśmy w tych dwóch spotkaniach 5 punktów i na pewno te nastroje opadły się, można w tym momencie, opadły. Można powiedzieć w tym momencie, że cieszymy się, że ta runda się skończyła. Trener mówi, że oni źle weszli mecz, my w ten mecz weszliśmy dobrze. Wydawało się, że do 25, 30, może nawet później minuty, że Stomil nie jest w stanie nam nic zrobić. Kontrolowaliśmy ten mecz gdzieś tam, może nie były jakieś stuprocentowe, ale zalążki były dobrych sytuacji. Tracimy bramkę w głupi sposób, no i druga połowa rzeczywiście pod dyktandu Stomilu, to oni byli bardziej zdeterminowani, tak jakby im dzisiaj bardziej zależało. Oczywiście to jest bardzo złudne, bo my też chcieliśmy, ale powtarzam, ta końcówka rundy dla nas bardzo ciężka i dziękuję chłopcom za całą tą rundę. Myślę, że nie możemy jej oceniać przez pryzmat tych dwóch ostatnich spotkań. Myślę, że ten czas zimowy wykorzystamy dobrze, żeby wiosną też widzieć to dobre Jastrzębie na boisku. Dziękuję.